Zielonej Górze na każdym kroku można znaleźć symbole przywiązania mieszkańców do winiarskiej historii miasta. Mamy tutaj nawet jedyne w Polsce Muzeum Wina. Obecnie przeżywamy prawdziwy renesans zielonogórskiego winiarstwa. Jednak nie zawsze tak było, a historia naszej tradycji pełna jest wzlotów i upadków. Nie ma tych tradycji aż tak bardzo na Podkarpaciu, w Małopolsce, żeby kilkaset lat bez przerwy była uprawa winorośli, to tylko Zielona Góra. Zielona Góra i okolice. Współczesny stan jest możliwy tylko dzięki wieloletniej realizacji planu odbudowy winiarstwa przez zielonogórskich winiarzy i władze samorządowe. Winiarstwo lubuskie jest całkiem młode. My tutaj się możemy szczycić setkami lat tradycji winiarskiej, ale należy pamiętać, że ostatnia winnica w Zielonej Górze produkcyjna została zlikwidowana w 1977 roku. Dopiero w końcówce lat 90. zaczęły powstawać już te pierwsze winnice, które dzisiaj widzimy. Ale zacznijmy od początku. Uprawa winnej letorośli była znana człowiekowi od najdawniejszych czasów. Pierwsze sprawdzone informacje dotyczące zielonogórskich winnic pochodzą z 1314 roku, ale mówi się, że mogą być one jeszcze starsze. XV wiek był najbardziej pomyślny dla zielonogórskich winnic. Było tak urodzajnie, że wino sprzedawano nie na kufle, a na godziny konsumpcji. Później mamy takie małe oziębienie XVII wieku, kiedy można było po Bałtyku przejść po zamarzniętym lodzie. I wtedy rzeczywiście winiarstwo w północnej Europy zostało praktycznie zlikwidowane. Takim wyjątkiem była właśnie Zielona Góra, gdzie te winogrona zostały. A niecałe 100 lat później musiało borykać się z trudami wojny 30-letniej czy cechem piwowarskim, który bojąc się o swoje dochody doprowadził w 1728 roku do zakazu zakładania nowych winnic w mieście. Istotną częścią tradycji winiarskiej były anegdoty dotyczące smaku zielonogórskiego wina. Było ono szczególnie w gorszych latach wyjątkowo kwaśne. Chociaż tutaj trochę zielonogórzanie są winni sami sobie, bo w XVIII wieku, chcąc uniknąć płacenia podatków, często sami opisywali swoje wino jako bardzo kwaśne, właśnie w pismach do urzędów pruskich, żeby właśnie te opłaty podatkowe były jak najmniejsze. Zielonogórzanie nie protestowali jednak przeciwko tym krzywdzącym opiniom, gdyż stanowiły one swoistą reklamę. O zielonogórskim winie pochlebnie wypowiedział się nawet ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams. Drugi taki okres świetności to druga połowa XIX wieku, kiedy w zachodniej Europie, we Francji szalała filoksera. Filoksera to jest tak zwana mszyca winna, szkodnik, który został zawleczony z północnej Ameryki. Zaczęły ginąć winnice najpoczątkowo we Francji, a później już praktycznie w całej zachodniej Europie, w Hiszpanii, w Niemczech, a tu do Zielonej Góry ona nie dotarła. W 1846 roku zaczęto uroczyście obchodzić jedno z najstarszych i najbarwniejszych świąt w Polsce – winobranie. Tradycja ta jest pielęgnowana do dziś. Co roku winobranie przyciąga swoimi barwnymi paradami i świetnymi winami ludzi z całej Polski, a nawet Europy. Wiek XX to wiek upadku winiarstwa w Zielonej Górze. O ile w latach 60. XIX wieku było tutaj około 1400 hektarów winnic, to w 1937 roku areał ten wynosił już tylko 110 hektarów. Największa firma winiarska w Zielonej Górze, Grempler & Company, została przejęta przez Armię Czerwoną i mając z biegiem lat coraz mniejsze znaczenie, w 1999 roku upadła. Na jej gruzach rozpoczęto plany odbudowy. Jedną z ważniejszych postaci tamtego okresu był Grzegorz Zarugiewicz, który uczył przyszłych winiarzy, pomógł odtworzyć plantację i stworzyć największą w historii miasta winnicę. To jest taki produkt trochę rzemieślniczy. Nie jest to wytwór jakichś wielkich fabryk żywności. Ich atutem jest to, że jest tradycja. Dzisiaj mamy technologię, która niewątpliwie sprzyja winom dzisiejszym, ale też ta tradycja jest ważna. To, że jest wiedza przekazywana z ojca na syna. Gdyby nie pasja i miłość do tradycji jego i innych zielonogórzan, ten dokument najprawdopodobniej nigdy by nie powstał. Dlatego ja, jako zielonogórzanin, jestem im za to wdzięczny.